Siemano, Ancymony z tej strony Psychotrop. Jak wiecie, wczoraj live'owałem chyba do czwartej, więc teraz szybka odpowiedź, jestem przeskacowany, ale nie jestem takim profesjonalnym youtuberem, żeby się przygotowywać, czy pisać scenariusze jak Mateusz Smysiński. Do rzeczy. Mateuszu, ty ruro zakłamana, powiedz mi, gdzie ja sobie przypisywałem zasługi, że to ja wyłączyłem tipli dla Eli? Gdzie? Nawet powiedziałem, że pewnie przyłożyłeś do tego rękę również i ty. Ale żebyś sobie nie przypisywał w całości tych zasług, bo to jest zasługa wielu ludzi, którzy się starali od dłuższego czasu o to. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, gdzie powiedziałem, że nie wiedziałem, że Marek jest alkoholikiem? Gdzie się tak tłumaczyłem wielokrotnie, jak to powiedziałeś? Nie wiedziałem, że Marek po alkoholu jest aż tak agresywny i napastliwy. Tym bardziej w stosunku do mnie, bo nigdy nie wykazywał w stosunku do mnie, albo inaczej, zawsze wykazywał w stosunku do mnie jakiś respekt. I tak, jak restreamowałem Elkę, to nie zauważyłem, żeby Marek wyciągał łapy do kogoś. Jak Marek był u mnie na podium, na głosówkach, to też nie zauważyłem, żeby Marek komuś groził przemocą fizyczną. Więc nie musiałem wiedzieć, że Marek będzie tak agresywny. Słuchaj, następna sprawa, co do twojej wyprowadzki z Gdańska, to spoko. Jak tak bardzo ci na tym zależy, to myślę, że podziałamy coś w tym temacie. A twoje brawo na moim streamie było szydercze i dobrze o tym wiesz. Poza tym... To, że ja się wyśmiewałem z Marka, czy żartowałem z niego, tak, i Marek wiedział o tym przed streamem, zanim przyjechał do mnie. I to też mówił na głosówkach. No ale jakbyś robił research, którego nie robisz, to byś o tym wiedział. A brzmiało to, jakbyś mi zarzucał, że się wyśmiewałem z niego i go upiłem. Ja go upiłem? Nie. Jest dorosłym człowiekiem. Chciał przyjechać na stream? Chciał w ten sposób zemścić się na Eli? Przyjechał. Ja jestem, kurwa, też streamerem, kontenciarzem. Nikt do niczego nikogo nie zmuszał. Nikt do niczego nie był przymuszany ani namawiany. No, szukaj firmy transportowej. Albo leć na policję najlepiej od razu. Sprawa, jak ci pękła dupa i twoje kruche męskie ego. Mówiłeś już wcześniej, że więcej nie będziesz o mnie nagrywał i odpowiadał, ale odpowiedziałeś. Na ostatnim live'ie kładłeś uszy po sobie jak bura suka. No, masz rację, Alan. Wiesz, Alan, to trochę inaczej. Tutaj się nie zgodzę, Alan, ale widocznie presja ludzi tak bardzo cię zeżarła, jak ci pisali, że cię wyjaśniłem, złapałem cię, kurwa, na manipulacji i kłamstwie, że musiałeś, wiesz, pokazać, jaki jesteś, kurwa, youtuber, silny, męski i nagrałeś, kurwa, ten wystryk, no. No, zdradzasz po prostu prawdę z kłamstwem, jak zwykle. Zresztą tak jak swoją żonę. A nie, czekaj, jak spermiłeś do mojej znajomej, to chyba się nie mieści ślubu wtedy. Bo wiesz, jak mówi stare chińskie przysłowie, w internecie nic nie ginie. Więc jak chcesz screeny, żebym ci pokazał, jaki z ciebie jest przykładny mąż, to zapraszam osobiście, to ci je pokażę. Na pewno nie będę ich wywalał do internetu. Ale doskonale wiesz, o czym mówię. Wiesz, z kim i kiedy pisałeś. Ale to chyba faktycznie było przed ślubem. Jeszcze wtedy nie byli. Chyba byliście zaręczeni tylko. A, i znowu w tym swoim nowym wystrybie mówisz, że oceniłem cię na podstawie jednego filmu. Mimo, że na live'ie wczoraj czy przedwczoraj, jak mi odpowiadałeś, to ta kwestia była wyjaśniona, bo ja tam doprecyzowałem, że oglądałem cię kilkanaście razy, ty przyznałeś mi rację, że okej, że w takim razie to zmienia postać rzeczy, ale w swoim nowym filmie znowu ocenił mnie na podstawie jednego filmu. Taki jest mądry. No kurwa, kłamiesz non-stop, gubisz się. I uważam, że jesteś zwykłym osrańcem, podróbką mężczyzny. Wiesz dlaczego? Bo się boisz, kurwo, konfrontacji. Po chuj nagrywasz o mnie na tych live'ach, albo te filmy gadasz o mnie tam. Słuchaj, chcesz? Jadę do ciebie. I to nie jest groźba. Mogę do ciebie przyjechać, bo wiem, gdzie mieszkasz. I możemy sobie porozmawiać. Mogę zaprosić cię do siebie do domu. Możemy zrobić wspólnego live'a. Mój problem jest taki, że ty jesteś mocny tylko w gębie i tylko na swoim kanale. Na twoim kanale ja mam, jestem ukryty, moich komentarzy nie widać. Ty po prostu siedzisz w swoim środowisku, właśnie mówię, w swoim community i tam potrafisz szczekać. Tam, kurwa, jestem, siemano, jestem Mati, siemano, Cymony, będziemy wyjaśniać kogoś tam. Boisz się konfrontacji słownej nawet. Tak jest ciebie komentary, kurwa. Taki jest ciebie youtuber i ty na fame idziesz? Ty do Fame MMA się, kurwa, pchasz? Przecież tam będą konferencje. Chyba, że sobie wziąłeś jakiegoś lamusa za przeciwnika. Bo normalnie to będziesz złomowany na każdym kroku. Ty nie masz jaj, człowieku, na normalną dyskusję. Do Eli na głosówkę tylko mogłeś wejść. O, cześć, Ela. Podobno chciałaś mnie pozwać. Do mnie już nie miałeś tyle odwagi wejść. Bo wiesz, kurwa, że ja bym ci odpowiedział. Wiesz, że ja miałbym argumenty, jakieś dowody. Że umiałbym się wypowiedzieć składniej niż Ela Gawin.
bo tutaj już nie ma dla ciebie miejsca na jakąś debatę, nie. Do Eli Gavin spoko, na głosówkę wejdziesz, pogadasz, bo chcesz kurwa się popisać przed swoimi fanami, nie? Jaki jesteś kurwa cool. Czemu tutaj nie ma na to miejsca? Bo co, bo ci groziłem? Bo kurwa Janys cię nazwał pedofilem? Jesteś śmieszny i żałosny. I przeproś ludzi za niebieskiego wieloryba. Bo to jest jedna z dziesiątek rzeczy, którą zjebałeś i do tej pory tego nie wyjaśniłeś. Jak ktoś nie wie, to niech sobie zrobi research. Twoi fani raczej tego nie zrobią, bo twoi fani będą ci klaskać. O, Marty, wyjaśniłeś patuta. Marty, nie odpowiadaj mu. Marty, idź na policję, bo on ci groził. Tak, zapierdalaj na policję. Naprawdę. To jest taka rada od serca. Jak od kolegi po fachu. Zapierdalaj na policję. I ja wiem, że ten film jest w chujowej jakości. I merytorycznie. I wizualnie, technicznie. Ale ja nie będę się z tobą przypychał. Jakby wstałem z tego wyra przed chwilą, pościeliłem je, żeby nie było, że jest takie rozpierdolone. Bo wysłali mi twój filmik, w ciągu 40 minut nagrywam tam odpowiedź i wrzucam. Bez żadnego przygotowania. Zrobisz tym, co chcesz. Jak dla mnie jesteś żałosny. Ja ci udowodniłem na poprzednim filmie, że kłamiesz, manipulujesz, ty tego nie potrafiłeś odbić. Przyjąłeś postawę jakąś pasywno-obronną, jak Lamus. I oczywiście teraz na swoim kanale mnie atakujesz. Ale dlaczego tam mnie atakujesz? No bo tam ci nie odpowiem. Tam będą ci klaskać twoi fani. Więc o czym ty kurwa chcesz rozmawiać? Daj spokój. To jest takie naprawdę ostatnie ostrzeżenie, Mateuszku. Daj sobie spokój, bo nie jesteś na to gotowy. Całuję. Pozdrawiam, panowie.